Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu. Amen. Cudowny jest nasz Pan. Muszę Was namierzyć, muszę się Wam przyglądnąć trochę. Dobrze jest być przed Bożym obliczem. Chcę na początek podziękować Wam, że przyszliście tutaj, bo to dobry moment, dobre miejsce. Wybraliście dobrze, że słuchać chcecie Słowa Bożego. Chciałbym dzielić się Słowem Bożym i chcę, żeby Duch Święty przemawiał do nas, żebyśmy mogli otworzyć nasze serca. Wiecie, to jest fajny moment. Ja zawsze mówię tak, właściwie od nas wszystko zależy. Otworzę swoje serce, otworzę swoje uszy. Jestem spragniony, żeby słyszeć Boży głos, to Go usłyszę. A potem mogę zrobić, co zechcę. Zgadza się? Bóg powiedział, że On dał wszystko ze swojej strony, abyśmy mogli wydać owoc, abyśmy mieli obfite życie w Nim, w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, oddał swoje życie. To był doskonały plan i jedyny plan, jaki mógł się wydarzyć, żebyśmy my byli zbawieni ludzie. My ludzie z grzechu wyrwani. I ja dziękuję Jezusowi Chrystusowi, dziękuję Bogu za to doskonałą ofiarę. Dziękuję za to, że my w Nim mamy wszystko. W Nim mamy wszystko. I chciałbym dzielić się Słowem Bożym, chciałbym, abyśmy razem zajrzeli do Słowa Bożego z dwóch miejsc zwłaszcza, z Ewangelii Jana. Lubicie Ewangelię Jana czytać? Kto w szczególny sposób lubi Ewangelię Jana? Jest wiele ludzi, halleluja. Chcę wam powiedzieć, że na sam początek, otwórzcie sobie już Ewangelię Jana na 14 rozdziale, ale chcę wam powiedzieć do tych, którzy lubią Ewangelię Jana, a zwłaszcza do tych, którzy wszystkie lubią tak samo, chcielibyście zaglądać. Powiem wam tak, Jan był jednym z uczni, który był najmłodszy. Jan był jeszcze małoletni, kiedy poszedł za Panem Jezusem. Właściwie to jego bracia go przygarnęli. On się przyuczał do zawodu i on był pod opieką swoich braci. Przyszedł jako jeden z najmłodszych. I wiecie, kiedyś któregoś wieczoru, późno, kiedy czytałem Słowo Boże, dotarło do mnie, kiedy czytałem Ewangelię Jana właśnie, dotarło do mnie, że taki człowiek bardzo, bardzo był potrzebny w gronie uczni. Każdy jest bardzo potrzebny. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj ile nas tu jest. Jesteś bardzo potrzebny w tym, aby Jezus Chrystus mógł ciebie używać. Dlaczego? Zaraz wam o tym opowiem. Czytałem sobie któregoś wieczoru Ewangelię Jana i najlepszy rozdział w Ewangelii Jana, może wszystkie są wyjątkowe, ale trzeci rozdział wszyscy kochają, uwielbiają, tam jest zbawienie, tam jest esencja życia. I zwróciłem uwagę na coś, że wszyscy starsi uczniowie, dorośli uczniowie, taki jak na przykład Łukasz, lekarz, dobrze zapowiadający się lekarz, czy Marek, dorosły człowiek, czy Mateusz, który był urzędnikiem państwowym, czy mógłbym wymieniać i wszystkich 12 innych, oprócz Jana. Jan był najmłodszy, był takim rozrabiaką. I wiecie, kiedyś bardzo ważny człowiek w mieście, nauczyciel Izraela, umówił się po cichaczu z Panem Jezusem na rozmowę. Miał kilka pytań. I umówił się pod osłoną nocy, żeby nikt nie słyszał, żeby nikt nie wiedział. Pan Jezus się zgodził na to. Mówi, dobra, okej, przyjdź w nocy, będziemy rozmawiać. I kiedy wszyscy uczniowie spali, wyobraźcie sobie tę scenerię, wszyscy śpią, poszli spać, a Pan Jezus umówił się z Nikodemem, o nim mowa. I Nikodem przychodzi, jest z tytułem książęcym. To nie był byle kto w Izraelu, wszyscy go znali. Mało tego, był profesorem, był nauczycielem. Przyszedł do Pana Jezusa, chciał zadać kilka pytań. Miał szczere serce, miał otwarte serce, ale nie mógł sobie poradzić z rzeczami, które widział, które słyszał, a które był nauczony i nie mogło się mu to pogodzić w głowie. I przyszedł do Pana Jezusa w nocy i wiecie, nikt o tym nie wiedział. Nikt o tym nie wiedział. I Pan Jezus, Nikodem. I jeszcze ktoś. Powiedzcie mi kto. Był tam Jan. Gdzieś tam w cichaczu schował się i był ciekawy, co też będzie taki nauczyciel, taka wysoka osobistość, o czym on będzie rozmawiał. Czy on będzie zadawał pytania, czy Pan Jezus będzie zadawał pytania. Pana Jezusa już znał troszkę i wiedział, że Pan Jezus ma słowa życia. Nikodema może znał ze słyszenia, wiedział, że to jest wysoko postawiony profesor, nauczyciel. Wszyscy w Izraelu go znają, jest wysoką osobistością, ma autorytet. Ma wiedzę niesamowitą. Kto właściwie kogo będzie zapytywał? Jan był ciekawy. Wiecie, młody człowiek, żeby się mu spać nie chciało, trochę dziwne, prawda? Młodzi ludzie lubią spać. Kto jest młody i nie lubi spać? Ręka do góry.
patrzę się nam bardziej na młodych. Wszyscy lubią spać. Wiecie, Jan był tak ciekawy, co tam się będzie działo, że on to podsłuchał. I wiecie, dotarło wtedy wieczorem do mnie, że gdyby nie Jan, to nie wiedzielibyśmy, że tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego, aby za nas umarł, prawda? Właśnie w tym rozdziale jest powiedziane o tym, co Pan Jezus mówił Nikodemowi. Zauważyliście? Jan tak bardzo się przysłuchiwał. Gdybyśmy zwrócili uwagę, to on był błyskotliwy i niesamowicie miał dobrą pamięć i wszystkie te słowa zapisał. On to pamiętał, wszystkie słowa, które mówił Pan Jezus. Wyraźnie je napisał. Napisał też o Duchu Świętym. Najwięcej w Ewangeliach jest o Duchu Świętym. Jan to wszystko spisywał. I właśnie z Ewangelii Jana będziemy dzisiaj czytać. 14 rozdział. Otwórzcie, jeżeli jeszcze nie macie otwarte. Otwórzmy 14 rozdział, 26 wiersz. Może od 23 już będziemy czytać. Jezus odpowiedział, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój ojciec otoczy go miłością, do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a słowo, którego słuchacie, nie jest moim słowem, pochodzi ono od Ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, gdy przebywałem z wami. Natomiast, słuchajcie teraz, tego jeszcze Pan Jezus nie powiedział. Natomiast opiekun Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I czytajmy dalej. Pokój zostawiam wam. Słuchajcie, teraz Pan Jezus mówi. Pan Jezus powiedział teraz takie bardzo ważne zdanie. Kiedy ja odejdę, będzie wśród was Duch Święty i nie zostaniecie sami, dlatego że nie dacie rady. Duch Święty wam przypomni wszystko to, co wam powiedziałem i teraz słuchajcie, co wam mówię. Pan Jezus mówi dalej. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Słyszeliście, że wam powiedziałem odchodzę, lecz przyjdę do was, gdybyście darzyli mnie miłością. Cieszylibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja. Mówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście wierzyli, gdy się dokonają. Nie będę już z wami długo rozmawiał, władca tego świata jest już bowiem w drodze. We mnie jednak nie ma on nic, na co mógłby się powołać. Nic, co by mogło nas łączyć. Niech jednak świat się przekona, że kocham Ojca i czynię tak, jak mi Ojciec polecił. Do tego miejsca. Ale zwłaszcza chciałbym podkreślić jeszcze raz te słowa. Opiekun Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, czytamy 26 jeszcze raz, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Do tego miejsca na razie może się zatrzymajmy. Słuchajcie, Pan Jezus tutaj mówi bardzo wyraźne słowa. Dla mnie to jest coś z najwyższej półki, najważniejsze. Kiedy Pan Jezus mówi, wtedy kiedy nie będzie wśród was, Duch Święty będzie wam przypominał to, co wam teraz powiem. I mówi o pokoju. O pokoju, którego nie może dać świat. W naszej Biblii Brytyjskiej czytamy, że pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie taki jak świat. Ja wam daję pokój. I słuchajcie, pokój Boży to jest coś niesamowitego na dzisiejszy czas. Zawsze było czymś niesamowitym, ale teraz zwłaszcza. Chcę wam powiedzieć, że odgraniczamy, że pokój z Bogiem, a pokój Boży to jest ten sam pokój, ale w innym stopniu. Słowo Boże mówi chyba w Rzymian, 5 rozdział, mówi, że usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Amen. Kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, właściwie to kiedy On znalazł Ciebie, mnie, kiedy przebaczył mi moje grzechy, wtedy dał mi pokój do mojego serca i mam pewność zbawienia, mam pewność, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem i już mój grzech nie ciąży na mnie, gdyż On został złożony na Jezusa Chrystusa. On go wziął i przybił go na krzyżu. Mój cały grzech, mój bagaż wziął na siebie, a mi dał swoje życie, czyste, święte życie. Amen. Cieszycie się z tego? Dla mnie to jest każdego dnia wielką radością, że nie muszę chodzić ze swoim grzechem, że nie jestem potępiony, że nie jestem skazany na śmierć, ale Jezus Chrystus wziął przekleństwo za mnie. Jestem zbawionym człowiekiem. Dlatego warto jest, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to musisz to zrobić. Przyjdź do Jezusa i pokutuj i wyznaj Mu swój grzech i powiedz, Boże, ja sam nie potrafię być dobry w sobie, sam w sobie.
to Ty musisz mnie oczyścić, Ty musisz wziąć mój grzech, a daj mi Twoje święte życie, abym przed Bogiem mógł stanąć. Inaczej nie możesz przed Bogiem stanąć. Ale słuchajmy dalej. I Pan Jezus, pokój to jest pokój z Bogiem, to co żeśmy teraz mówili. Pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjęliśmy zbawienie, przyjęliśmy życie wieczne, mamy pokój z Bogiem. Wiemy, że gdyby dzisiaj Pan Jezus przyszedł, albo gdyby się coś wydarzyło, to jesteśmy razem z Nim. Jesteśmy z Bogiem. Amen? Aleluja. Dwie osoby się zgodziły ze mną. Pokój mamy z Bogiem. Ale słuchajcie, Pan Jezus mówi coś więcej. Ja się zastanawiam, o co tutaj chodzi. Kiedy z kolei, jeżeli już mam pokój, kiedy Pan Jezus zbawił mnie, kiedy mogę być szczęśliwy, mogę być spokojny, to dlaczego Pan Jezus mówi do uczni: mój pokój daję wam. Pokój zostawiam wam. A potem Pan Jezus mówi: mój pokój daję wam. I to właśnie chciałbym dzisiaj trochę naświetlić, rozwinąć, abyśmy razem pochylili się nad tym słowem. Kiedy modliłem się i pytałem się: Panie, jaki pokój jest na świecie? Z kolei, skoro tutaj jest porównanie, nie taki jak na świecie daję wam, ale daję wam mój pokój. Na świecie wszyscy wiecie, jaki mamy pokój. Wszyscy wiemy, na jakich zasadach jest pokój. Póki jest, to jest, a w jednym momencie go może nie być. I to wszyscy wiedzą, nie trzeba o tym mówić. Ja nie mam zamiaru o tym mówić, bo nawet się nie przygotowałem na ten temat i nie chcę o tym mówić. Ale chcę mówić o pokoju, który daje Jezus Chrystus. Bo tu jest ważne. Tu jest wielka głębia w tym. I Pan Jezus mówi: mój pokój daję wam. Następne słowa, uważnie czytajmy. Nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się. Zauważyliście, że Pan Jezus tutaj nie mówi: nie musicie się bać? Gdyby przyszedł na was strach, to macie wybór. Jest jakieś wyjście, jest alternatywa. Czy tak Pan Jezus mówi? Pan Jezus mówi: nie trwóżcie się i nie bójcie się. To jest nakaz. Słuchajcie mi uważnie. Pan Jezus tutaj daje nakaz. Mówi: nie bójcie się. Nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego to jest tak ważne? Ja bym chciał wam powiedzieć drugie miejsce, które chcemy przeczytać. Otwórzcie Ewangelię Łukasza. To jest drugie miejsce. Chciałbym pokazać wam pokój Chrystusowy. Tak malutko, pokrótce, co Duch Święty mi pokazał w moim życiu, co muszę zmienić, co zmieniam w moim życiu, co proszę. Biorę pokój Chrystusowy i odrzucam wszelki strach. Otwórzcie Ewangelię Łukasza. To jest drugie miejsce, gdzie doskonale Pan Jezus pokazuje, co to jest Jego pokój. To jest ósmy rozdział Ewangelii Łukasza, od 22 wiersza. Taki klasyczny przykład kazania. Uciszenie burzy. Lubicie takie kazania? Uciszenie burzy. Po tym kazaniu każdy wychodzi taki wyciszony. Na 15 minut. Amen? Do pierwszej wiadomości. W czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł wraz z uczniami do łodzi i powiedział: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Odbili zatem od brzegu, gdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza, łódź napełniła się wodą, zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do niego i obudzili go. Mistrzu, mistrzu, wołali, giniemy. A on, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i zburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich: gdzie wasza wiara? Oni zaś, zdjęci strachem i podziwem, pytali jeden do drugiego, kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne. Niesamowita historia. Słuchajcie, ja bym trochę ten scenariusz chcę przybliżyć. Dla mnie to jest śmieszne i zabawne. Wsiada przynajmniej 5 ekspertów od żeglugi. Przynajmniej 5 ekspertów. Wsiada do łodzi. Gdybym ja wsiadał, to wiecie, to mi się nogi chwieją, kiedy wsiadam na łódź. Ale tam było kilku rybaków, o ile nie wszyscy byli w tym rzemiośle, byli dobrzy. Wsiadają do łodzi, żeby prostą rzecz wykonać. Pan Jezus mówi proste polecenie do nich. Mówi: przeprawmy się na drugą stronę. Jest punkt A i punkt B. Jest ten brzeg i tamten brzeg. Wsiadamy do łodzi. Słuchajcie, moi przyjaciele, siadajmy do łodzi, wsiadamy i przeprawiamy się na drugą stronę. To miało być kilka godzin. Pan Jezus zmęczony, wykończony całym dniem, kiedy usługiwał, kiedy uzdrawiał, kiedy głosił słowo, kiedy rozmawiał z ludźmi.
I wsiada razem z nimi do łodzi. 12 plus Pan Jezus. Wsiadają do łodzi. Rybacy, żeglarze, doświadczeni ludzie, którzy w żegludze mieli już wszystko za sobą, płyną po wodzie, która właściwie to jest bułka z masłem. Wyobraźcie sobie gdzieś na środku, bo nigdy inaczej się nie zdarza, tylko na środku jeziora zawsze są kłopoty. Na środku jeziora gdzieś, no nie tylko kołysze, lekko się łódka, ale zaczyna być sztorm. I sztorm jest do takiej siły, że zaczyna się łódź napełniać wodą. No więc, wiecie, Piotr, myślę, tam najwięcej miał do powiedzenia, mówi, słuchajcie, wszystko, co mamy, jakieś naczynia, ręce, ktokolwiek, cokolwiek ma, wyrzucajmy tę wodę, wypompujmy wodę z naszej łodzi. Wypompujmy. I wiecie, kiedy tak radzili sobie, radzili po swojemu, wszyscy rybacy dokładnie wiedzieli, wszyscy żeglarze w tej łodzi, wszyscy dobrze wiedzieli, co trzeba robić, nagle przyszło przerażenie i strach. Zobaczyli, że nie dają rady. Łódź się już tak przewraca, już się tak nachyla, że za chwilę będzie do góry dnem, a wszyscy pójdą na dno. Sztorm jest tak potężny, że wpływanie w pław nie ma w ogóle najmniejszego sensu. W tej sytuacji nie ma już żadnej nadziei. Słuchajcie, ludzie, którzy w morzu spędzili prawie że całe życie, stwierdzili, że już nie ma szans, zginiemy. I to jest śmierć, to jest koniec. Miało być proste, przepławmy się na drugą stronę, ale to jest nasz koniec życia. Nie ma szans. W jednym momencie przypomnieli sobie, słuchajcie, my wszyscy giniemy, jesteśmy świadomi tego, ale Pan Jezus śpi. Nawet nie będzie świadomy i też umrze. Słuchajcie, obudźmy go chociaż. Wyobrażacie sobie tę sytuację? Panika, strach, totalne załamanie jakichkolwiek nerwów. Nikt nie potrafił już inaczej pomyśleć. Wiedzieli, jest jedno wyjście i to jest śmierć. Przez utonięcie. Nie zostało nic. Jeszcze jest jedna opcja. Obudzić Pana Jezusa, żeby razem z nami poszedł na dno. Dlaczego tak myślę? No bo wołali, mistrzu, giniemy. Giniemy. Wszyscy idziemy na dno. Pan Jezus wyrwany ze snu, obudzili go, stanął. I wiecie, chciałbym widzieć ten obraz. Gdybym był malarzem, chciałbym to umieć namalować. Pierwsze, co zrobił, to chciał coś powiedzieć do uczni, jakieś kazanie wygłosić. Ale zauważył, że jest taki huk tego wiatru, tego wszystkiego, że trzeba coś z tym zrobić. Powiedział, ucisz się. I naraz ucichło. Był gotowy do działania. Był gotowy do działania. On chciał coś zrobić. Pan Jezus normalnie stanął i chciał coś zrobić. Obudzony krzykiem swoich uczni. A oni przejęci strachem, serce 200/100 bije dalej. Oni nie wiedzieli, co się stało. Nie wiedzieli, co się dzieje. Przejęci dalej paniką, stan przedzawałowy. I myślę, co tu się wydarzyło? Co tu się dzieje? I słuchajcie, chciałbym powiedzieć, że kiedy modliłem się, kiedy czytałem to słowo i modliłem się, to dotarła do mnie taka wiadomość, że nie wiem, chciałbym się mylić, ale czy dzisiaj wśród ludzi wierzących, wśród nas, czy czasem ta proporcja nie jest zachowana? 12 do 1. Czy żyjemy w pokoju Chrystusowym? Czy czasem nie jest tak, że 12 żyje w strachu i w panice, a tylko jeden ma pokój Chrystusowy? Chciałbym, żeby to było 12/12. Czy jakkolwiek, żeby wszyscy mieli pokój Chrystusowy. I Pan Jezus właśnie mówi o tym pokoju. Tu jest doskonały obraz. Pokój mój daję wam. Na świecie było wiadomo, że tylko jest śmierć i nie ma ratunku. Ale Pan Jezus przyszedł, aby dać pokój. I On staje i słuchajcie, pierwszą rzecz, On wyrwany ze snu skarcił wiatr i zburzone fale. Pierwszą rzecz to zrobił coś, żeby mógł przemówić do uczni. Uciszył burzę. Cudowny jest nasz Pan Jezus. Jak śpiewaliśmy, wiecie, w jednej pieśni ostatniej śpiewaliśmy kiedy trwoga, nie musisz się bać. I tak to było łagodnie powiedziane, nie musisz się bać. Pan Jezus powiedział coś więcej. Nie możecie się bać. Nie bójcie się. Nie trwóżcie się, pomimo cokolwiek się na zewnątrz dzieje, pomimo cokolwiek się dzieje, nie bójcie się, bo ja daję wam mój pokój. Musicie go wziąć. I wiecie, to może być tak, że Pan Jezus zostawił nam swój pokój, ale ty go nie bierzesz.
Ty go nie bierzesz. Żyjesz dalej po swojemu. Możesz żyć po swojemu. I następną rzecz, co Pan Jezus powiedział, co bardzo mnie dotyka to następne zdanie, które mówi, słuchajcie, wtedy burza ustała, zapanowała cisza, a następnie zwrócił się do nich, gdzie jest wasza wiara? Tutaj widzimy, że wiara jest zwycięstwem nad strachem. Wiara jest przeciwieństwem strachu. Wiara jest przeciwieństwem do strachu. Kiedy się boisz, to znaczy, że nie ma wiary. Uczniowie się bali, byli panicznie zastraszeni. Byli wystraszeni i wiedzieli, że to już jest koniec, że to ich życie się już kończy. Scenariusz przeszedł przed ich oczami. A Pan Jezus powiedział, że przyczyna tego jest, że nie macie wiary. Gdzie jest wasza wiara? I takie pytanie chciałbym, żeby zabrzmiało głęboko w moim i w twoim sercu. Gdzie jest moja wiara? Gdzie jest nasza wiara? Ja wam powiem przykład taki, nie myślałem go powiedzieć, ale powiem taki przykład. Kiedyś w moim życiu, kiedy się tak zdarzyło, w zimą to było, wiecie, każdy, kto palił w centralnym ogień, żeby było ciepło w domu, to wie, o czym będę teraz mówił. Kiedy rozpalasz ogień i jest tam temperatura i wiadomo, i ten komin musi być wyczyszczony i wszystko. Wiecie, jednego razu zapaliły się mi w piecu, w kominie zapaliły się sadze. Kto widział taką akcję? Kilka ludzi wie, o czym mówię. I wiecie, tam jest temperatura niewyobrażalna. Huk w domu jest taki potężny, jakby samolot lądował na dachu. Ja byłem bliski, podobny. Ja myślę, że tak akurat gdzieś w okolicach musiałem być Piotra albo Andrzeja w tej łodzi. Taki miałem stan. Wyobraźcie sobie, taki obraz był mojego życia do tego Piotra czy Andrzeja. Ja nie wiem, w jakiej szybkości ja potrafiłem wyjść na dach i do piwnicy z powrotem. To było błyskawiczne, naprawdę. Ja nie wiedziałem nigdy, że taki mam bliski komin od piwnicy. Taka mała odległość mnie łączyła. To były ułamki sekundy. Ja byłem raz tu, raz tu. Słuchajcie, strach, przerażenie i wyobrażenie nie wiadomo czego. Potem na sam koniec, kiedy już nie miałem siły, to zdałem sobie sprawę, co trzeba zrobić. Dopiero świeże, takie normalne myślenie wróciło do mnie. Najciekawsze jest to, że to było w sobotę, a w niedzielę tutaj głosiłem. Nigdy jeszcze się nikomu nie przyznałem o tym. Ale słuchajcie, tak tacy właśnie jesteśmy. I wyobraźcie sobie, że zacząłem się modlić, bo myślę, Boże, to jest nienormalne. To jest nienormalne, żeby się człowiek tak bał, jeżeli się zwykłe sadze mogą zapalić ci w kominie. I zacząłem się modlić i szukałem wszystkich miejsc w Słowie Bożym, gdzie jest mowa o strachu. I zwróciłem uwagę na to, że brakuje mi wiary. Brakuje mi wiary w to, że Pan mówi, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I nie zostawię cię, że nic ci się do tego nie może stać, nic do twojego namiotu się nie zbliży, ani zaraza, ani żadna niedola. Amen? Czytacie Słowo Boże? Czytacie Słowo Boże? Słuchajcie, ja nie znałem tych momentów, tych miejsc. Ja nie znałem tych miejsc, ja gdzieś tam słyszałem, ale zacząłem czytać i studiować to. Zacząłem szukać. Ja mówię, Boże, co to jest wiara? W Hebrajczyków znalazłem, że definicję wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Dobra, to już wiem. Definicję wiary znam, ale ja jej nie mam. Boże, to co mam? Uczniowie, wiecie, kiedy byli z Panem Jezusem, oni się modlili, wiecie, jakimi słowami? Panie, przydaj nam wiary. I ja ich rozumiem, jest okej. Okay, bo oni byli na ten czas, kiedy jeszcze nie było dalszej części Nowego Testamentu. Ale my mamy Słowo Boże i jest napisane, jak zdobyć wiarę, z czego się rodzi wiara. My mamy napisane. I dzisiaj nie musimy prosić, Panie, daj mi wiary, bo ja nie mam. Ja się boję. Ale możesz zacząć, aby wiara budowała się. I już wam mówię, o co chodzi. Wiara, bo to jest to, co walczy ze strachem. Dzisiaj mogę ci powiedzieć, walcz, krzycz, a strach odejdzie. To nie jest prawda. Musisz zawalczyć o wiarę. Musisz mieć wiarę, a wtedy strach z twojego życia będzie wypchnięty. To jest tak, że kiedy wiara się pojawi, ile jej będzie, to strach z twojego życia będzie odchodził. I chcę wam powiedzieć, że w Hebrajczyku, w tym samym miejscu, znalazłem takie słowo. Wiara wtedy rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Amen. Inne tłumaczenie, mam wszystkie tłumaczenia, znam wszystkie na pamięć. Inne tłumaczenie mówi, wiara wtedy przychodzi. Bardzo lubię to tłumaczenie. Wiara wtedy przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. To tak wyobraźcie sobie, jakby wiara szła. Idzie, na dwóch nogach, idzie sobie wiara.
kiedy ty czytasz Słowo Boże, kiedy ty wgłębiasz się w Słowo Boże, kiedy ty czytasz Ewangelię, zastanawiasz się i medytujesz i rozmyślasz nad Słowem, które Bóg mówi do ciebie, to przychodzi wiara. Przychodzi wiara. I właściwie to wiara przychodzi wtedy, kiedy słyszysz Boże Słowo. Jedno z tłumaczeń mówi bardzo dobrze, wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez głos Słowa Chrystusowego. To znaczy, że musisz usłyszeć Boży głos. Wielokrotnie czytam Boże Słowo i nic nie słyszę. Wielokrotnie możesz przeczytać książkę i tylko fragmenty znasz z nich. Ale słuchanie to jest coś innego. Kiedy czytasz Słowo Boże, skup całą swoją uwagę. Amen? Skup całą swoją uwagę. Nie poświęcaj czegoś innego na coś innego. Czegoś innego znowu na coś, bo nie podziel swoich. Wiecie, my społeczeństwo cierpimy na taką chorobę, która jest podzielna uwaga. Zgadzacie się ze mną? Potrafimy robić 10 rzeczy równocześnie. Potrafisz mieszać gdzieś tam ciasto w kuchni, słuchać muzyki, rozmawiać przez telefon, rozumiecie? I potrafisz jeszcze przepisywać tutaj przepis równocześnie. I to jest podziwu godne z jednej strony, ale z drugiej strony Słowo Boże mówi, abyśmy całą naszą uwagę zwrócili na Boże Słowo, na Boży głos. Amen? Chcecie, żebym wam znalazł to miejsce, gdzie to jest napisane? Przypowieści, otwórzcie sobie w domu. Przypowieści, 4 rozdział. Tam, gdzie jest napisane, synu mój, zwróć uwagę na moje słowo. Zwróć uwagę, to zdanie jest wypowiedziane, żebyś całą swoją niepodzielną uwagę zwrócił tylko na Boże Słowo. W tym momencie nie masz o niczym innym myśleć, na nic innego patrzeć, ani niczego innego słuchać. Tylko Boże Słowo. Amen? To właśnie jest powiedziane, synu mój, zwróć uwagę na moje słowo. 4 rozdział, czytajcie przypowieści. Następne zdanie mówi, zwróć swoje oczy na niego, kiedy patrzysz. Tylko na niego, nic innego. Amen? Ale chcę zwrócić szczególnie uwagę na to, jak słuchamy Bożego głosu, bo wtedy przychodzi wiara. Wyobraźcie sobie teraz, czytasz Boże Słowo i Bóg mówi do ciebie, że nic złego nie może się zbliżyć do twojego namiotu i przychodzi wiara i ty zaczyna się zastanawiać, Boże, gdyby to powiedział człowiek, gdyby to powiedział pastor, jest autorytetem, rozumiem, już bym był w stanie posłuchać, ale może przyjść jakieś zachwianie, może przyjść, powiedzmy, że pastor też się może mylić. Może? Dzisiaj go nie ma, możemy poopowiadać. I słuchajcie, może się pomylić, jest człowiekiem. I dajmy mu taką okazję. Niech się też pomyli, chociaż zazwyczaj się nie myli. I słuchajcie, ale to powiedział Bóg. I kiedy wypowiada słowa Bóg, a ty przychodzisz do Boga jako do świętego, do tego, który ma wszystko pod swoimi stopami. On jest najwyższy. I kiedy słyszysz Jego słowo, to słowo zapada w twoim sercu. I kiedy przychodzi burza, kiedy przychodzi doświadczenie, chociażby nie wiadomo, jak mocne ono jest, jakie wielkie ono jest i dotyczy już prawie, że twojego życia, albo żyć, albo umierać, to ty widzisz to słowo i wiesz, że to wypowiedział Bóg i wiesz, że wszystko pomimo czegokolwiek w twoim życiu, na Bożym Słowie możesz postawić swoje życie. Amen? I wtedy wiesz, bo przeżyłeś, bo byłeś, słyszałeś to od Niego, usłyszałeś to od Niego. Słuchajcie, to jest ważne. Usłyszałeś to od Niego. To nie usłyszałeś od kogoś przez kogoś, bo ja mogę usłyszeć we wiadomościach dzisiaj, że jest podwyżka emerytur i będę chodził i wszystkim opowiadał emerytom, że słuchajcie, dobra nowina, emerytury podnoszą. A on powie, a pokaż mi tę ustawę, że jest podpisana. A no wiesz, w radiu wczoraj dopiero mówili o tym. No, słuchajcie, musisz mieć dokument i musisz mieć usta tego, który to wypowiedział, który ma moc i autorytet i zrobić taką podwyżkę. Zgadza się? I tak samo jest ze Słowem Bożym. Dopóki nie usłyszysz Bożego Słowa z Jego ust, to możesz tylko słyszeć gdzieś tam, powiedzmy, w piosence jakiś tekst Słowa Bożego, ale dokładnie nie wiesz, czy to autor sobie napisał, czy artysta przekręcił. Dopiero wtedy, kiedy czytasz Boże Słowo, skierujesz całą swoją uwagę na Bożym głosie i powiesz, Boże, czy tak naprawdę jest? Czy tak naprawdę jest do mojego życia? I Duch Święty przychodzi, to co czytaliśmy Ewangelii Jana, zaraz będziemy do tego wracać. Duch Święty przychodzi i On potwierdza ci tak, to jest moje słowo, którego ty się musisz trzymać pomimo cokolwiek, słuchaj teraz uważnie, pomimo cokolwiek by się wydarzyło w twoim życiu. Ja zaplanowałem twoje życie, ja je wymarzyłem, ale w twoim życiu będą się różne rzeczy dziać. Ty masz na okolicznościach nie polegać, ale masz na moim słowie. Ile go masz w swoim życiu, tego słowa?
Okoliczności jest bardzo dużo, ale ile jest słowa, na którym możesz polegać na dzisiaj? Słuchajcie, ja bym chciał was zachęcić w szczególny sposób. Czytajcie Boże Słowo z pełną uwagą, z pełną koncentracją. Czytajmy go, czytajmy go. Wiecie, tu są obietnice, które kiedy się złapiemy nich, tam jest wszystko. Tam jest Boża obecność, Boże życie. Boże życie, halleluja. Amen. I właśnie mówimy o pokoju Chrystusowym. Pan Jezus mówi, że ten pokój, który ja wam daję, nie ten, który daje świat, to jest ten pokój. W jakim momencie dzisiaj jestem? Wiecie, teraz się mi przypomniało, nie tak dawno siedziałem sobie w warsztacie, ognia w centralnym nie było i mój syn zadzwonił i mówi: Janusz, sadza ci się chyciły w kominie. I ja w tym momencie wyskoczyłem, wszystko mi z rąk wypadło i kapnąłem się, że przecież nawet ognia nie ma w centralnym. A on mówi: nie, żartowałem, chciałem cię na kawę zawołać. Popatrzcie się. Jest moment, kiedy przywraca ci się pamięć. Możesz się wystraszyć, możesz się zerwać. I znowu jesteś w tym doświadczeniu. I znowu jesteś w tym, czy twoje serce jest gotowe. Czy masz wiarę? Amen? Czy masz wiarę? Czy masz słowo, że nic nie może się wydarzyć bez woli Bożej, a Jego wola jest doskonała dla twojego życia? Amen? I musisz wiedzieć, jaka jest Boża wola. Nie możesz powiedzieć: to jest Boża wola i ja sobie po prostu będę w niej żył. Ale jaka jest twoja Boża wola? Musisz to wiedzieć. Tutaj jest zapisane. Duch Święty ci to może przypomnieć. Może ci to przypomnieć, ale jeżeli tego nie przeczytałeś, to ci nie przypomni, bo nie ma skąd wziąć. Amen? To jest tak jak na klasówce. Uczyłeś się? No i ktoś mi tam podpowie. A co ci podpowie, skoro nic nie wiesz? Jeden wyraz, dwa wyrazy może ci ktoś podpowiedzieć, może ci ktoś coś podsunąć, ale musisz mieć jakąś wiedzę, musisz mieć coś. W naszym przypadku to coś, to jest Boże Słowo i ja bym chciał, żebyście zrozumieli, że bez Bożego Słowa nie damy rady przetrwać. Bez Bożego Słowa twoja wiara będzie bardzo malutka. Przyjdzie małe doświadczenie i leżysz. Będziesz krzyczał: Panie, giniemy. A Pan Jezus mówi: kolejny raz nie masz wiary. Zawalcz o wiarę. Zawalcz o wiarę w swoim życiu. Szukaj Bożego Słowa. Młodzi ludzie, słuchajcie, czytajcie Boże Słowo. Szukajcie Bożego Słowa. Uchwyćcie się Bożej obietnicy. Zróbcie to ponad wszystko. Zróbcie to, żeby przeskoczyć wszystkich innych. Słowo Boże niech będzie mieszkać w was. Tak jest napisane. Piszę do was, młodzieńcy, gdyż jesteście jacy? Jacy jesteście, młodzieńcy? Młodzież teraz, odpowiedzcie mi, jacy jesteście? Mocni. Amen? Bo Słowo Boże, tam jest napisane, mieszka w was obficie i zwyciężyliście złego. To wy macie zrobić to zadanie, które jest do was przeznaczone. Macie być mocni, a Słowo Boże ma mieszkać w was obficie. I macie być, przejść każde przeciwność, każde zwycięstwo jest wasze. To jest tak jak w piłkę, wiecie, ci młodzi, co z przerzutki wbije gola. I wszyscy biją w brawa i są zachwyceni. No ten to pokazuje. Tak właśnie macie postępować w Słowie Bożym. Być mocni. Być przodujący. Ale to się nie dzieje, jeżeli nie czytamy, nie mamy znajomości Bożego Słowa. Amen? Przyjdzie blada doświadczenie, małe doświadczenie i znowu będziemy w panice i w strachu. Dlatego Pan Jezus mówi: nie bójcie się, nie trwóżcie się. I to nie jest wcale jedna z opcji, ale to jest przykaz. To jest Boży przykaz. Ja powiem teraz coś więcej, co chciałem powiedzieć na początku. Strach to jest grzech. Strach to jest grzech. Kiedy się boisz, nie jesteś w stanie uwierzyć. Kiedy się boisz, nie jesteś w stanie podjąć właściwej decyzji. W strachu nie jesteś w stanie zdrowo pomyśleć. Kiedy żyjesz w strachu, o jakim strachu my mówimy? Przecież twoje życie jest w rękach Bożych, jesteś zbawiony. 20 lat temu przyjąłeś Jezusa Chrystusa. Ja chcę powiedzieć, że czasami w naszym życiu boimy się, czy starczy nam do końca miesiąca. I myślisz o tym tylko. I myślisz o tym, gdzie tutaj dorobić, gdzie zarobić. Czasami strach przychodzi i myśli: ciekawe, czy dożyję do tego wieku. A jeżeli moja diagnoza, jeżeli się okaże, że to jest coś groźnego, co potem będzie? Co potem będzie? A jeżeli mnie braknie, czy sobie reszta da rady? Czy rodzina sobie da rady? Strach, który każdego dnia przychodzi, to jest grzech, który chce ciebie usidlić. I Pan Jezus powiedział właśnie: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Ze strachem musisz się rozprawić i jedyna możliwość, jaką się z nim rozprawić, jest wiara.
Zacznij słuchać Bożego głosu. Przestań słuchać rzeczy. Przestań oglądać rzeczy. Przestań oglądać wszystkie rzeczy, które nie są z Bożym głosem. Wyłącz radio, wyłącz telewizję, jeżeli nie dajesz z tym rady. Wyłącz internet i zacznij czytać Boże Słowo. Zacznij karmić się Słowem Bożym. Halleluja. Amen. Zacznij czytać to, tak jak żeśmy powiedzieli, z pełną uwagą. Z pełną uwagą. Słuchajcie, zachęcam was, jeżeli nie masz w tym doświadczenia, zacznij od Ewangeliana. Zacznij od Ewangeliana. Potem czytaj Łukasza. Potem czytaj Mateusza. Czytaj Marka. Czytaj Ewangelię. Zwróć uwagę, jak Pan Jezus rozprawiał się z każdą rzeczywistością. Wiecie, że Pan Jezus był człowiekiem? Amen? Przyszedł na ziemię jako dziecko. Przyszedł na ziemię jak ty i ja. Dokładnie tak samo. Doświadczył wszystkiego. Wiecie, też nie miał na pewno lekko wśród kolegów i tak samo. Wiecie, co musiał wyposłuchać się w dzieciństwie? Myślisz sobie, że w swoim dzieciństwie rówieśnicy trochę dali ci w kość. Wyśmiewali się z ciebie, bo byłeś taki czy taki. A wiecie, co o Panu Jezusie musieli mówić w dzieciństwie? Właściwie kto jest twoim ojcem? Rozumiecie mnie? Przeszedł wszystko, a nawet więcej niż my. Jego wiara na każdym kroku była poddawana próbie. Przechodził jako człowiek, przechodził wszystkie doświadczenia, wszystkie zniewagi, każdy wstyd i każdy ciężar przechodził po to, żeby być bliżej ciebie. Żeby ciebie rozumieć. Żeby ciebie być bliżej ciebie i żeby ci pomóc. A na koniec tego wszystkiego powiedział: Ojcze, teraz jestem gotowy oddać dla nich życie. Dla wszystkich tych, którzy go znieważali. Dla wszystkich tych, którzy pluli na niego, którzy mówili, że jest taki i taki, nawet do diabłów nadawali. Mówi: Boże, dla nich też jestem gotów oddać życie. Bo są jak owce bez pasterza. Był pełen litości, miłości i współczucia dla tych ludzi. Mówi: są jak owce bez pasterza. Są zbłąkani i sami nie wiedzą, co robić. Pan Jezus przeszedł każde doświadczenie. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu myślisz, że ciebie nikt nie rozumie, to chcę ci powiedzieć, że stoi koło ciebie Pan Jezus i doskonale ciebie rozumie. A Duch Święty przypomina to słowo, które żeśmy czytali teraz. On ci przypominać będzie, będzie ci przypominać to, co ja ci powiedziałem. To, co Pan Jezus ci powiedział. Więc słowa, które słyszysz od Pana Jezusa, słowa, które masz w swoim życiu, Duch Święty jest w stanie ci przypominać. Tu jest napisane tak. Natomiast opiekun, Duch Święty, bardzo lubię to słowo. W innym tłumaczeniu jest powiedziane pocieszyciel. Pocieszyciel. Nikt nie jest w stanie pocieszyć ciebie, jeżeli masz w swoim sercu żal i ból. Tylko pocieszyciel. Duch Święty. Duch Święty, opiekun Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Słuchajcie, weźcie pokój Boży, weźcie pokój Chrystusowy. Weźcie pokój Chrystusowy, ale jak go można wziąć? Już żeśmy to mówili. Zacznij wiarą. Zacznij wiarą. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Uwierz w Jego łaskę, w Jego zbawienie. Uwierz w Jego przebaczenie grzechów. A jeżeli już to zrobiłeś, to uwierz, że wszystko w Jego rękach wszystko jest bezpieczne w twoim życiu. Ale to są moje słowa. Słuchajcie, teraz musicie znaleźć to tutaj w Słowie Bożym. Znaleźć musisz każdą obietnicę. Pytaj się Pana, modlij się, czytaj Boże Słowo i każda obietnica niech będzie twoja. Czyli ja w młodości w moim życiu, ja już to chyba się dzieliłem, ale to, co żeśmy mówili o przypowieściach, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, zacząłem się modlić, zacząłem szukać Pana i to słowo było jednym z pierwszych słów, które wpadło do mojego życia. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Ja mówię: Panie, ale przecież ja czytam. Ja tam od czasu do czasu otworzę Biblię. No, w sobotę zazwyczaj, bo jest więcej czasu. Otworzę Biblię. Przeczytam kilka rozdziałów. Zwłaszcza czytałem Stary Testament, bo były fajne historie Samuela i tak dalej. No więc czytam historię. Ale Bóg mówił o czymś innym. I przez lata mówił do mnie: zwróć uwagę na moje słowa. Zwróć uwagę na moje słowa. Halleluja. I Bóg mówił, dał wielkie obietnice. Wiecie, jedno z takich słów. Wierzycie w to? Takie pytanie na obudzenie. Wierzycie w to, że całe Pismo jest natchnione przez Boga? Amen. Kto wierzy? Podnieście rękę. Wszyscy wierzą, że całe Pismo jest natchnione. Słuchajcie, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, niedługo potem Bóg dał mi ciekawe słowo. Nie rozumiałem go przez kilka ładnych lat. Otwórzcie.
Druga księga Mojżeszowa, 23. Powiedzieliście, całe pismo jest natchnione. Więc i Stary Testament, i Nowy Testament. Amen. Księga Wyjścia, 23. 23 rozdział, 25 wiersz. Jeżeli Bóg mówi do ciebie i czytasz Boże Słowo i mówisz, Boże, chcę nastawić się teraz, abyś Ty mówił do mnie. Teraz, Panie, będę czytał Słowo Boże. Duchu Święty, proszę Ciebie, otwórz moje serce. Pomóż mi zrozumieć, że teraz w tym momencie Bóg mówi do mnie. Ja się otwieram i przyjmuję Twoje Słowo. I tak przychodziłem do Pana. I słuchajcie, i oto teraz otwieram Słowo Boże i czytam. Służ natomiast Panu swojemu Bogu, a On pobłogosławi Twój chleb i Twoją wodę. Usunę też spośród Ciebie choroby. Nie będzie w Twojej ziemi roniącej ani niepłodnej i zapewnię Ci długie życie. Słuchajcie, jako do młodego człowieka Bóg mówi takie słowo. Ja czytam to słowo i przed chwilą zacząłem sobie łączyć te fakty. Boże, przed chwilą modliłem się, żebyś powiedział do mnie, żeby to było Twoje zdanie, żebym na tym zdaniu mógł zbudować moją wiarę. Żebym na tym zdaniu mógł zbudować wiarę. Słuchajcie, czy to słowo dotyka Waszego życia? Czy jesteście za tym, żeby długie życie było? Obfite, długie życie. Amen? Kiedy patrzę na naszych seniorów, to uśmiech się pojawia. Cudowne, długie życie. To nie znaczy, że wiecie, dla jednego długie życie, niektórzy młodzi ludzie wydają się już zmęczeni życiem. Ja bym chciał zaapelować, że musicie się obudzić. Popatrzcie się na naszych seniorów. Idźcie z nimi porozmawiać. Umówcie się z nimi na kawę i zapytajcie się, co to znaczy obfite, długie życie. Niech oni wam poopowiadają, bo wydaje mi się, że jeszcze nie wiemy. Jest? OK? Słuchajcie, Bóg mówi, że to jest w Jego planie dla ciebie. Kiedy przyszło jakieś doświadczenie do mojego życia, ja otworzyłem z powrotem to słowo i mówię, gdzieś tam pamiętałem, Duch Święty mi go przypomniał, to było ładnych kilkanaście lat temu powiedziane i nie czytałem go od tego czasu. I Duch Święty mi przypomniał to słowo i zacząłem go szukać. Zacząłem go, wiecie, Biblię już zmieniłem chyba od tamtego czasu i już nie było podkreślone ani napisane w tej Biblii, ale zacząłem szukać, wiedziałem, że gdzieś drugi księdze. I kiedy znalazłem to słowo, to zauważyłem, że On pobłogosławi Twój chleb i Twoją wodę. I mówię, Panie, a co z doświadczeniami w moim życiu, co mnie spotykają? A Bóg mówi, usunę też spośród Ciebie choroby. Zrozumiałem, że to na tym świecie jest i dotyka wszystkich. Amen? Ale Bóg mówi, jest jeden warunek. Jest jeden warunek. Służ natomiast Panu swojemu Bogu całym swoim sercem. A On ci pobłogosławi. On usunie nawet to, co dotyka ten świat. On da ci pokój, którego nie ma ten świat. Ale jest jeden warunek. Popatrzcie się, jaki cudowny jest nasz Bóg. Jaki wspaniały jest nasz Bóg. On nie daje ci 10 tysięcy warunków za jedną obietnicę. On daje jeden warunek tylko. Bądź blisko mnie, bo ciebie kocham. Po prostu ciebie kocham. Chcę ciebie mieć blisko. Bądź blisko mnie, a ja ci to wszystko daję, co jest błogosławieństwem na tej ziemi. To, czego ludzie szukają i zabijają się o to, ja ci to dam. Możesz tylko mi zaufać za jeden warunek. Bądź blisko mnie. I nie dlatego, że ja ciebie chcę mieć zachłannie, ale ja też. Ale ja chcę po prostu twoją miłość komuś wyznawać. Chcę, kocham ciebie i chcę ciebie mieć blisko siebie. Amen? Rozumiecie to? Bóg nie stawia nas przed jakimiś zadaniami. Wiecie, jest wiele, wiele ludzi, którzy mówią, musisz zrobić to, tamto, tamto, jeszcze tamto. Potem musisz być dobry tutaj, jeszcze w czynie społecznym musisz odrobić tyle godzin, a potem jeszcze musisz zanieść tam i ułożyć na tę sprawę. I wtedy może coś tam, powiedzmy, jakoś tam. Bóg mówi tylko jedną rzecz. Bądź blisko mnie. Służ mi całym sercem. Słuchajcie, budujmy wiarę na Bożym Słowie. Pytaj się Pana, modlij się. Kiedy się modlisz, rób to w praktyczny sposób. Nie chciejmy mówić, Boże, który jesteś gdzieś tam wszechmogący, odległy i nie wiem gdzie. Boże, który jesteś blisko mnie. Ty, który jesteś obok mnie. Daj mi Twoje Słowo, aby moja wiara mogła zacząć wzrastać, a mój strach, aby mógł ustępować, aby musiał ustępować. Nie mógł, ale musiał ustępować. Amen. Strach przed tymi wszystkimi rzeczami. Wiecie, dzisiaj strach napędza, psycholodzy mówią, że strach napędza do takich sytuacji, że człowiek nie daje rady z myślami, że człowiek nie daje rady już sobie sam. I to wszystko jest napędzane przez stres i przez strach. A my to nazwiemy grzech. Amen?
Bóg już od dawna mówi, nie bójcie się, ale weźcie mój pokój, pokój Chrystusowy. A ludzie mówią sobie, no nie, my mamy swój pokój, my sobie po swojemu, my sobie damy rady. A potem są kłopoty. Panie ratuj, bo giniemy. Panie ratuj, bo giniemy. Pan Jezus mówi, gdzie wasza wiara? Gdzie słowa, które do was mówię? Duch Święty jest, który przypomina moje słowa. Który przypomina moje słowa. Duch Święty jest. On jest w tobie. Ile go słuchasz? Wyłącz radio, wyłącz słuchawki, wyjmij je z swoich uszy. Zamknij za sobą drzwi. Nie bój się, cisza ciebie nie zabije. Godzina ciszy nie zabije, jeszcze nikogo nie zabiła. Chciałeś wyciszyć się przed Nim. Powiedz, Panie, teraz Ciebie tylko chcę słyszeć. Chcę słyszeć Twój głos. Weź Boże Słowo. Powiedz, Panie, chcę czytać Twoje Słowo, chcę Go rozumieć i chcę, żeby to było moje. Chcę, żeby to było dla mnie. Chcę, żeby coś, na czym mogę polegać, na czym mogę budować swoją wiarę. Wiara przychodzi ze słuchania. To mi się podoba. Ona przychodzi ze słuchania. Kiedy słuchasz Boga, kiedy słyszysz Boga, przychodzi wiara. Przychodzi wiara i ona zaczyna rozprawiać się z wszelkimi nieprawościami. Amen. Przychodzi doświadczenie, a wszelki strach odsuwasz na bok. Pokój Chrystusowy mieszka w tobie. Mój pokój. Pan Jezus mówi, mój pokój daję wam. Popatrzcie się, 12 do 1. 12 przerażonych ludzi stanem przedzawałowym. Depresja, strach, idziemy na dno. Nie ma ratunku. Jeden człowiek, który ma wiarę, uciszy burzę. Uspokoi wszystko. Módlmy się. Kochani bracia, siostry, módlmy się o to, aby ta struktura nie była zachowana do dzisiaj, żeby nie było 12 do 1, ale aby byli wszyscy spokojem Chrystusowym. Żeby nie było tak, że wszyscy w panice, w strachu, nie wiemy co dalej, co jak, ale wszyscy jakoś tam powiedzmy egzystujemy, bo wtedy się traci nasz zdrowy rozum. Nie potrafimy już potem nawet czytać Słowa Bożego w strachu, w panice. Wydaje ci się, że go czytasz, ale ono nic do ciebie nie mówi. To jest to, co Pan Jezus mówił. Gromadźcie olej wtedy, kiedy jest to ten czas na gromadzenie oleju. To jest teraz ten czas. Słuchajcie, to jest teraz, dzisiaj. Dzisiaj. Nie wiem, którego dzisiaj jest. Tak. Dzisiaj jest ten czas. Czytaj Boże Słowo. Otwieraj swoje serce. Miałem tu takie proroctwo gdzieś chyba w Biblii, o ile się mi go uda znaleźć, to chciałbym wam go przeczytać. Pan Jezus szuka wiary, a doskonała wiara usuwa strach. Amen. Miłość, wtedy możesz w miłości żyć, miłość usuwa strach, pokój zostawiam wam. Z tymi słowami chciałbym was zostawić, że Duch Święty przypomni wam wszystko, co Pan Jezus powiedział, ale musi mieć słowo w twoim życiu. Jeżeli nie ma słowa w twoim życiu, to jest tak jak plac budowy bez materiałów. Ludzie przyjdą, żeby budować, ale nie ma materiału. Nie można wybudować bez materiału. Słowo Boże jest tym, co Duch Święty może zacząć budować. Może przyjść i zacząć budować coś pięknego, wspaniałego w twoim życiu, zbudować coś na chwałę Bożą, ale musi być słowo. Dlatego chcę was wszystkich zachęcić, czytajcie Boże Słowo, zaangażujcie się. To, co czytaliśmy tam w Mojżeszowej, tam jest powiedzieć, będziesz służył Panu Bogu. Jak to mogę zrobić? Słuchajcie, zacznij się modlić, zacznij wzywać imienia Pana, dołącz się do grupy ludzi, którzy się modlą, którzy się zgromadzają, żeby coś robić, żeby dzisiaj się modlimy o powołania, właśnie. Powołanie to nie tylko, wiecie, ewangelista na wysokiej tam gdzieś w stanowisku. Powołanie to jest zwykły człowiek, który jest gotowy się modlić. Który jest gotowy się modlić, który ma wiarę i wie, że o cokolwiek prosi, będzie mu dane. A jak to wiedzieć? Przez Słowo Boże. Tylko przez Słowo Boże. Słuchajcie, takie proroctwo chciałem przeczytać. Czy ja mieszkam w wspaniałych, wyniosłych budowlach rękoma człowieka uczynionych? Dzieci moje, nie błądźcie. Jakie mieszkanie chcecie mi przygotować? Czy niebo jest mi tronem? Gdyż niebo jest mi tronem, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jesteście moją świątynią, królewskim kapłaństwem. Szukam skruszonego, pokornego serca, które szuka mojego oblicza. Zawróćcie ze złej drogi. Wołajcie, a odpowiem. Szukajcie, a dam się znaleźć. Jesteście moje umiłowane dzieci. Oblubienico, nie śpi. Twój Pan przychodzi. Miła moja, czuwaj, żeby ten dzień cię nie zaskoczył. Jeszcze chwila i ujrzysz mnie. Idą dni bardzo złe, na świecie ucisk mieć będziecie. I uwaga, nie bójcie się, kto wytrwa we mnie, żyć będzie. Bądź gorąca, letniego z ust moich wypluje.
Wiosna 2017, tutaj na tym miejscu. Bóg już wtedy mówił, nie bój się. Nie bójcie się. Bądźcie gorący. Zamień swój czas, kiedy możesz cokolwiek innego robić, zamień go na modlitwę, zamień go na szukanie Pana. Tak jak żeśmy czytali, służyć będziecie mi, a ja zaopatrzę się w każdą dziedzinę twojego życia. Ja wyprowadzę nawet rzeczy, które gdzieś tam powiedzmy, tak jak choroby, uzdrowię. Pan dotknie twojego życia, tylko poświęć mu swój czas. Poświęć mu swój czas. Zaangażuj się, choćby w modlitwę w pierwszym kolejności, bo to jest najważniejsze. Pan Bóg, kiedy mówił do ludu, mówi tak, i ukorzy się mój lud. Co znaczy ukorzyć się mój lud? Ukorzyć się to nie znaczy tak skłonić głowę i ręce, tak skłonić gdzieś tak. Ukorzyć się to znaczy słuchać i zrobić to, co usłyszałem. To jest ukorzyć się. I będą się modlić, drugie zdanie mówi. I będą się modlić. Amen. Halleluja. Dzisiaj może troszeczkę szybciej skończymy, będzie trochę więcej czasu na kawę, ale chcę, żebyście przemyśleli to, co powiedziane jest. Abyście przemyśleli, czy żyjesz w strachu, czy przychodzą do twojego życia obawy, a ty nic z tym nie robisz. Nie możesz tego tak zostawić. Musisz to wyznać i musisz zacząć walczyć o wiarę, bo wiara jest skuteczną walką przeciwko strachowi, przeciwko wszelkiej depresji, wszelkiemu lękowi. Nie drżyjcie, nie bójcie się. Mój pokój daję wam. Amen? Halleluja. I tak jak to proroctwo mówiło, nie bójcie się, bądźcie gorliwi, bądźcie gorący. W strachu nie możesz być gorący. W strachu nie potrafisz być gorący. Kiedy się boisz o coś, boisz się o swoje, boisz się zajrzeć do kartoteki, czy tam nie ma złej diagnozy, musisz to rozprawić wiarą. Musisz zacząć modlić się i czytać Słowo Boże. Amen. Ja wam powiem jeszcze, kiedy jakiś czas temu, kiedy też mnie dopadła taka diagnoza, to Bóg dał mi takie słowo. I to jest właśnie to słowo. Słuchajcie, kiedy usłyszysz, przez jedną osobę Bóg dał mi słowo i było powiedziane tak, z Izajasza, kiedy pójdziesz przez wodę, nie utoniesz. A kiedy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. I wiecie, Duch Święty cały czas przypominał mi to słowo. I kiedy każdy inny by pomyślał sobie, no to co z tą obietnicą, skoro ciebie spotkało coś. Słuchajcie, Duch Święty powiedział mi tak. Ja nie powiedziałem, że nie pójdziesz przez ogień. Ja też nie powiedziałem, że nie pójdziesz przez wodę. Amen? Nie powiedziałem, że będziesz musiał tam rękami machać i wiecie, łapać powietrze w tej wodzie. Że nie będzie ciężko. Być może nawet przyjdzie się topić, ale ja powiedziałem, że nie zginiesz. Nie utoniesz. Amen? Uważajmy, jak czytamy Słowo Boże, jak słuchamy Boga. Bóg mówi bardzo wyraźnie i On do twojego życia chce mówić precyzyjnie. On ciebie tak bardzo kocha, że chce swój pokój dać tobie. Żeby w tych wszystkich okolicznościach, żebyś mógł oprzeć się na Słowie Bożym. I tak jak powiedział do uczniów, przeprawmy się na drugi brzeg. Wiecie, prosta sprawa. Z punktu A do punktu B. Dla niego to było oczywiste. Ja się zdrzemnę i na drugim brzegu się obudzę. Taki był jego plan. Ale oni nie mieli wiary i żyli tą chwilą teraz i teraz w tym momencie. Przyszła burza, no to jest koniec. Rozumiecie? Dlatego Pan Bóg mówi do twojego życia. A ty to musisz usłyszeć. Chcę was zachęcić. Czytajcie Boże Słowo. Jeżeli myślisz, że tylko w mojej Biblii są takie obietnice, to chcę ci powiedzieć, mogę ci pożyczyć moją Biblię. Mogę wam pożyczyć moją Biblię, ale pod jednym warunkiem, że będziesz bardziej czytał, więcej ode mnie i z większą gorliwością i z większą miłością do Jezusa Chrystusa niż ja. A trudne zadanie ci daję. Halleluja. Więc chcę, abyście otworzyli, abyście odkurzyli swoje Biblię, jeżeli ktoś mało czyta albo prawie wcale. Może tak być. Ja też tak byłem. Wiecie, przez wiele lat. I nie wstydzę się mówić o tym, bo wiem, że może ktoś z was się boryka z takim problemem. Nawróciłem się, przyjąłem Jezusa Chrystusa i Biblia leżała tak, jak leżała. W sobotę, w niedzielę na młodzieżówkę albo w niedzielę na nabożeństwo wziąłem, no bo wszyscy nosili w tamtym czasie Biblię. Nie wiem, jak jest teraz. Ja noszę dalej. Ale słuchajcie,
Słowa Bożego nie było w moim życiu. Kiedy przyszła jakaś próba, jakaś depresja, to szukałem człowieka, kto by mnie pocieszył. Teraz mam Słowo Boże, na którym mogę się oprzeć i każda sytuacja, każdy strach może być wiarą wyparty. Nie mówię, że jestem niesamowicie wielki, jakiś tam silny. Wiecie, zadzwoni do mnie syn i zrobi sobie żart, a ja znowu jestem na baczność, nie? Więc to nie tak jest w naszym życiu. Ciągle się uczymy i jesteśmy dalej uczniami Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, żeby zdobywać wiarę. To jest jedynie tu. Przesłuchanie. Amen? Halleluja. Tak się mi, cieszę się, bo się mi udało skończyć wcześniej. Zawsze sobie obiecywałem, że dojrzę tego zegarka tam i nie będę przeciągał, więc udało się mi. Pastorowi nic nie mówcie. Kawa będzie dzisiaj dłuższa. Ja wam bardzo dziękuję i chcę was zachęcić. Naprawdę, to słowo, które żeśmy dzisiaj słyszeli. Słuchajcie, jeszcze sekunda. To słowo, które dzisiaj usłyszałeś, nie przyniesie żadnego owocu, jeżeli go nie wprowadzisz w czyn. Jeżeli nie zaczniesz czytać Słowa Bożego i nie zaczniesz walczyć o wiarę i nie musisz prosić, Panie, daj mi wiarę. Nie rób tego nawet. Po prostu zacznij czytać Boże Słowo. A wiara przyjdzie sama. Ona zacznie przychodzić. Przeczytasz obietnicę i kiedy przyjdzie doświadczenie, powiesz, do tego doświadczenia powiesz, Boże, ja teraz chcę pokazać temu moimu doświadczeniu, co jest napisane w Twoim Słowie. Że nie zbliży się nic do namiotu Twojego, do Twojego domu, nic niedobrego nie dotknie Ciebie, albowiem Ty poleciłeś aniołom swoim, aby strzegli Ciebie na każdej Twojej drodze. Amen. Halleluja. Ale musisz mieć to słowo. Nie możesz powiedzieć, bo ja słyszałem od Janusza Cieślara kiedyś tam w niedzielę i on tak mówił, no chyba to jest prawda, więc musisz to mieć. Musisz to usłyszeć od niego. Musisz to mieć. Musisz mieć naprawdę w swoim sercu. To musi być tu. Amen. Niech was Bóg obficie błogosławi. Naprawdę niech w Bożym Słowie poszczęści się każdemu, kto otwiera z pełną uwagą czytać Słowo Boże, Duchu Święty, dotknij i przeprowadź, aby każdy był pełen wiary i walczył z każdą przeciwnością. Amen. Hallelujah.